Cormac McCarthy, pisarz mojego życia. Jeden z najznamienitszych współczesnych autorów amerykańskich. Dzisiaj poznacie jego najsłynniejszą powieść, a w zasadzie tę, z której właśnie stał się tak sławny. I gwarantuję wam, że nigdy jej nie zapomnicie. Nigdy jej nie zapomnicie. To jest prawdziwy, duży Bóg. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny letni dzień witam was Olga z Wielkiego Buka. Są takie książki, które bardzo, bardzo długo czekają na to, aż powiem o nich kilka słów. Aż zbiorę się w sobie i zbiorę te wszystkie emocje, które we mnie się kotłują całymi miesiącami i latami i będę w stanie je skumulować i w końcu coś napisać, w końcu coś opowiedzieć. I jedną z takich powieści jest Droga Cormaca McCarthy'ego. Droga Cormaca McCarthy'ego, którą zdążyłam już przeczytać w moim życiu trzykrotnie. Tak, trzykrotnie, słuchajcie. Która wciąż niezmiennie mnie zachwyca i przeraża, a o której zdecydowałam się opowiedzieć dlatego, że kilka dni temu omawialiśmy ją w naszym wielkobukowym klubie książkowym, który działa na Facebooku. I powiem wam, że nie było dla mnie większej radości, jak podzielić się z wami tymi wszystkimi emocjami, obserwować wasze emocje, czytać o waszych wrażeniach. To było coś naprawdę niesamowitego. Coś niesamowitego przeżyć tę powieść z wami. Kto jeszcze nic nie wie, kto nie słyszał o wielkobukowym klubie książkowym, to jest to grupa, która działa na Facebooku, która działa na Facebooku pod szyldem Wielkiego Buka oczywiście, a w której razem wybieramy książki co miesiąc, czytamy je, omawiamy, ale gadamy też po prostu o literaturze. O! Link do naszej grupy znajdziecie w opisie pod filmem, no a teraz zabieram was na drogę. Wyobraźcie sobie, że Ziemię spustoszył nienazwany kataklizm. Został jedynie popiół, zostały jedynie pobielone takie słońce jakby za mgłą i pozostał ogień, który pustoszy wciąż wszystko w zasięgu wzroku. Została też droga, setki tysięcy kilometrów poplątanych ścieżek, po których wciąż snują się ludzie, jak duchy, jak zjawy. Ci, którzy przetrwali, wieczni tułacze. Po tej drodze w kierunku południa, w kierunku morza zmierzają dwie postacie, mężczyzna i dziecko. Ojciec i syn. Ojciec już wie od początku, że nie zostało mu zbyt wiele czasu. Jednak chłopiec jest jego ostatnią iskierką nadziei w tym umierającym świecie. Nie wiem, czy wiecie, to tak w ramach ciekawostki, która wprowadzi nas do całego tematu, to Cormaca McCarthy'ego szerszej publiczności przedstawiła i odkryła Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, która z drogi, którą dzisiaj omawiamy, no, zrobiła taki pierwszy wielki bestseller tego pisarza, dlatego że on już wcześniej od lat pisał inne książki. I powiem wam tak szczerze, że ja się ogromnie cieszę, że wtedy ten wybór Opry padł właśnie na drogę, dlatego że ta powieść to jest taki Cormac w pigułce. W tej niewielkiej objętościowo powieści on tak naprawdę zawarł wszystko to, z czym zmierza się w całej swojej twórczości, do czego wraca, do tematyki, jakiej zawsze porusza. Tutaj również znajdziemy wszystko to, co tak go wyróżnia na tle innych współczesnych pisarzy. Jest to rozpacz i koniec świata. To są ludzie, którzy siebie nawzajem chwytają się jak brzytwy, ale także to są historie o ciemności, która czai się w ich duszach. To wieczni tułacze, którzy zmierzają donikąd. Oni są tacy wyblakli, już nijacy, niemal nieludzcy. Oni są obojętni na dobro, ale przede wszystkim oni są obojętni na zło. Zło, które panoszy się i plącze w tym świecie. Zło, które dominuje i które niszczy wszelkie okruchy dobra, jakie spotka na swojej drodze. To jest właśnie to, co nazywa się u Cormaca McCarthy'ego takim konserwatywnym pesymizmem. To jest rozpacz, to jest brak nadziei, to jest pełna udręki walka o przetrwanie, o kolejny dzień. A po drodze są kanibale, pożeracze ciała i duszy. Ludzie, którzy są tak skrajnie okrutni i bezwzględni wobec samych siebie, że wokół nich pozostaje już nic więcej. Tylko mgła, tylko bielmo na oczach. Dobro w tym bestialskim świecie, słuchajcie, ono tak naprawdę nie ma wcale szansy, by przetrwać. Po prostu nie ma szansy, ale wciąż istnieją te małe iskry. Wciąż próbują się przebijać. Ten przebłysk dobra, to światło jest wręcz takim wyrafinowanym elementem w tym monochromatycznym świecie, jaki tworzy Cormac McCarthy. Jest tutaj też pewna niewinność. Ta niewinność również powtarza się w całej twórczości Cormaca McCarthy'ego. Ona powraca. W tym przypadku jest to chłopiec. Chłopiec, którego tata walczy o jego każdy kolejny dzień. Walczy o to, by on mógł przetrwać w tym pełnym pożogi i zła świecie.
U Cormaca McCarthy'ego dobro jest po prostu namacalne. Ono się mieści w kimś, tak podobnie jak sama niewinność, a dziecko no nie ma już nic bardziej niewinnego. W ogóle relacja ojca i syna przedstawiona w tej powieści, jak podczas naszej dyskusji zauważył Mariusz, to jest, słuchajcie, mistrzostwo świata, tak właśnie to nazwał i ja się pod tą opinią jak najbardziej podpisuję. To jest ten rodzaj uczucia, to jest ten rodzaj emocji, które wręcz zbijają po prostu z nóg. To jest taki kontrast, że on jest wręcz, on po prostu zapiera dech w piersiach. Bo taki jest właśnie Cormac McCarthy. On potrafi nas przerazić do szpiku kości. On potrafi całkowicie zabić nadzieję w naszych sercach, a robi to w taki sposób, że łzy płyną nam ciurkiem po twarzy, nic nie możemy z tym zrobić. Ale czytamy dalej i chcemy więcej. Jego słowa, jego frazy są precyzyjne, są takie chirurgiczne i one po prostu wypalają się wręcz, zapisują się w naszych sercach. Droga to jest proza najwyższych lotów. Jak pięknie również to ujął Rafał podczas naszej dyskusji, jest to proza wstrząsająca. To jest mój prawdziwie duży, duży Bóg. Jeden z największych. Jeśli jeszcze nie znacie prozy Cormaca McCarthy'ego, nie wiecie od czego zacząć, to po pierwsze zachęcam Was do obejrzenia filmiku Warto Czytać, w którym właśnie pokazuję Wam całą twórczość Cormaca do tej pory, jaką stworzył i pokazuję od czego można zacząć, ale również zachęcam Was do tego, żeby zacząć od drogi właśnie. To nie tylko jest Cormac McCarthy w pigułce, ale przede wszystkim pojawiło się teraz wznowienie Cormaca McCarthy'ego, które jest bardzo trudno dostępne w Polsce. Wznowienie drogi się pojawiło, czytajcie. A potem słuchajcie, idźcie dalej, odwiedzajcie biblioteki, no i czekajcie na kolejne wznowienie, dlatego że każda kolejna powieść Cormaca McCarthy'ego to jest majstersztyk. A na samej górze, na samym czele stoi krwawy południk. Czytajcie, zachwycajcie się, dzielcie się dobrem, jakie daje nam Cormac McCarthy i jego proza i dzielcie się proszę ze mną wrażeniami. No i ja Was zapraszam również do klubu, raczej wielkobukowego klubu książkowego, który działa na Facebooku. Raz jeszcze link do klubu znajdziecie w opisie pod filmem. Uff, kochani, tyle emocji. Słuchajcie, droga. Ja się jeszcze bardzo rozpisałam na blogu również. To jest jedna z najważniejszych dla mnie książek i po prostu musiałam jak najwięcej z siebie tym razem wydobyć. Ja słuchajcie, już za długo tłumiłam te emocje, za długo tłumiłam te wrażenia. Teraz czekajcie jeszcze na moje wrażenia i emocje z krwawego południka. Och, to już jest cios prosto w oczy. To już jest taka proza, że ja nawet nie wiem, czy tam cokolwiek nagram oprócz... Bo tyle wystarczy. W ogóle Cormac McCarthy, to jakby była jakaś taka emotikonka mojej twarzy, która by to wyrażała, to byłoby właśnie... Zachwycająca proza, to tyle. Zachwycająca. Czytajcie Cormaca McCarthy'ego. Duży, duży Bóg. No i wpadajcie też na bloga, poczytajcie trochę, tam są również cytaty. Są cytaty. Są chyba cytaty. Nie wiem, no trochę się rozpisałam, słuchajcie. Do zobaczenia, pa pa! A skoro mówimy o najlepszych z najlepszych, to zapraszam Was na najlepsze książki 2019 do tej pory. To są najlepsze tytuły tego półrocza wydane w tym półroczu, właśnie w pierwszym półroczu 2019. A jeśli jesteście tutaj nowi, to witam Was serdecznie, rozgośćcie się, rozejrzyjcie. Ja mogę mieć tylko nadzieję, że Wam się spodoba, a wtedy zapraszam Was do subskrypcji. Do zobaczenia!